jako piłkarz na pewno bardzo wartościowy. Dysponował wspaniałą techniką, dla niego nie było problemu, która noga, prawa czy lewa. No lepsza na pewno lewa była, ale bo więcej operował lewą nogą. No on grał jako pomocnik, reprezentacji i klubu, ale zdobywał też sporo bramek. No miał bardzo dobre uderzenie z tej lewej nogi, no i korzystał z tego. Odległe czasy i no jedynie można powiedzieć, że no, tacy piłkarze no, zapadają w pamięci, no, przedstawiają wysoką wartość i się ich pamięta. No. Oprócz tego, może w przeciwieństwie do innych zawodników, mówię o angielskiej piłce, nie grał w Brytanii. To trzeba przyznać, że grał fair piłkę i to na pewno dodawało mu splendoru, dodawało mu dodatkowej wartości, bo też Anglicy wtedy byli dosyć przedstawiali dosyć nieraz ostrą, a wręcz i brutalną piłkę, ale Bobby Charlton raczej nie słynął z tego, był spokojnym, ale niesamowite umiejętności piłkarskie.